Witam Was, moi drodzy, wszystkich bardzo serdecznie w pierwszym materiale na tym kanale, jeśli chodzi o Weekly Bias. Weekly Bias to będzie seria, która będzie pojawiać się w każdy weekend i będziemy przyglądać się przyszłemu tygodniowi, jeśli chodzi o konkretną parę walutową. A dzisiejszym wybrańcem będzie para walutowa euro-dolar. I nie ma co ukrywać, będzie pewnie ona pojawiać się jak najczęściej, dlatego że jest ona moją parą walutową ulubioną. Natomiast jeśli chodzi o Wasze propozycje, to nie bójcie się ich pisać oczywiście w komentarzu, a ja postaram się wtedy tym propozycjom przyjrzeć i może akurat Waszą ulubioną parę walutową wybierzemy na następny odcinek. Jeśli chodzi o przyszły tydzień, no to oczywiście klaruje się, że będzie on od 24 do 28 kwietnia, również jeśli chodzi tylko o dni handlu na rynku Forex. Oczywiście tydzień nie ma 5, a 7 dni, co prawdopodobnie każdy z Was wie. Natomiast również bardzo ważna informacja, przyszły tydzień będzie w ostatnim tygodniu kwietnia, co da nam prawdopodobnie dosyć mocne newsy. Oczywiście przechodząc już do mięsa tego odcinka, czyli do wykresu. Tutaj tą pomarańczową krechą zaznaczyłem Wam, oddzieliłem Wam tak naprawdę ten tydzień, który się teraz wydarzył. No i już wiele pewnie wprawnych par oczu dojrzało, że mieliśmy ten tydzień pod bardzo mocnym znakiem konsolidacji. Nie ma co ukrywać, że pewnie wielu skalperom taki tydzień jak najbardziej odpowiadał i dał im na pewno zarobić przy użyciu nawet i pewnie najprostszych wskaźników, bo jak możemy sobie zobaczyć, no to ten range tutaj był naprawdę bardzo, bardzo przyjemny, jeśli chodzi po prostu o atakowanie gdzieś niższych wycen i ciągnięcie tego do góry i na odwrót dużo pewnie i osób otwierających krótkie pozycje udało im się na pewno wyciągnąć parę dobrych pipsów. Więc tak naprawdę jeśli chodzi o to, co mi udało się w tym tygodniu wyspekulować, no to na pewno jest to czwartek i sesja londyńska, którą gdzieś tam ja lubię najbardziej. Również cały ten model spekulacyjny macie również na TikToku, w którym właśnie mówiłem o tym, że wybiliśmy te wszystkie stop lossy z sesji azjatyckiej, no i poszliśmy od razu jeszcze przed otwarciem, przed gongiem o 9:00, poszliśmy pod tego double topa, który tutaj po prostu bardzo, ale to bardzo mocno przykuł moją uwagę, no i stwierdziłem, że na pewno będą coś tu kombinować z tak zwanym false breakoutem i udawać, że chcą już lecieć wyżej, natomiast najprawdopodobniej będzie czekała jakaś wtedy nas korekta. Dodatkowo można było tutaj dojrzeć właśnie nawet na 15 fajnego turtle supa, który zazwyczaj właśnie prowadzi nas do takich false breakoutów. Turtle sup to nie jest nic innego jak pewna z metodologii z książki Street Smarts, którą bardzo polecam, jest bardzo fajna. Ja troszeczkę te pewne metodologie dopasowywuję do siebie, bo one są ustawione na sztywno, a jak wiemy na sztywno, to nic się na rynkach za bardzo nie dzieje, wszystkie fluktuacje wydarzają się w sposób nieprzewidywalny i nie ma co też aż tak strasznie trzymać się pewnych wytycznych, szczególnie jeśli chodzi właśnie tutaj o cenę. Ale to tak krótkim słowem wstępu, jeśli chodzi o to, co ja gdzieś tam zrobiłem, natomiast jeśli chodzi również o ten tydzień, tu już sobie to wszystko powyłączamy, no to nie ma co ukrywać, że ta konsolidacja dała na pewno wielu osobom i wielu traderom do myślenia, no bo co? Jeszcze wcześniejszy tydzień był pod znakiem wybicia tego sell side liquidity, tej wysokości właśnie tutaj z lutego tego roku. Utworzyliśmy tak naprawdę, jakby nie patrzeć, najwyższy szczyt w tym roku, jeśli dobrze myślę, ale tak, sprawdźmy to oczywiście, że tak, są to maksima tak naprawdę tego roku, więc no, wiele osób jest na pewno dosyć mocno byczo nastawiona. To, na czym ja się zastanawiam, to, że jeśli zaznaczyłem sobie właśnie górną część tego order blocka, który tutaj doprowadził do korekty, tak jak widzicie, order blocka zaznacza tutaj właśnie tą świecę ostatnią, przed którą była ta korekta, no to możemy zauważyć, że cena bardzo mocno obija się właśnie o to miejsce, no bo w poniedziałek rozpoczęliśmy wycenę właśnie na parze walutowej euro-dolar od tego miejsca, spadliśmy do tego miejsca, wypełniając fair value gapa z tej korekty tutaj. Właśnie mieliśmy ten duży wzrost poprzedniego tygodnia, korektę, no i tworząc ten duży wzrost właśnie tutaj utworzyliśmy tego fair value gapa,
który został momentalnie wypełniony i tak naprawdę również dla wielu pewnie w którego range'u operowaliśmy w tym tygodniu. No i teraz tak naprawdę bardzo duże pytanie. Czy, nie bez przyczyny zaznaczyłem teraz tego order bloka jednodniowego, który cały czas gdzieś jest z tyłu mojej głowy. Dlaczego? Dlatego, że moim zdaniem jeszcze do niego nie powróciliśmy. Ja wiem, że wiele osób zaznacza order bloki w taki sposób, że nie bierze pod uwagę tylko ciała wykresu, tak zwanego body, ale ciała wykresu, ciała świecy, body świecy, zwał jak zwał, torsu świecy i wszystkich innych terminologii, tylko również bierze pod uwagę na przykład właśnie knoty, no bo uważa, że no przecież cena też tam była. No i oczywiście dla wielu osobom pewnie to się sprawdza, natomiast ja zauważyłem, że dużo większą pewność daje mi w moich spekulacjach zaznaczanie sobie torsu świecy, korpusu świecy z tej perspektywy, że po prostu gdzieś tam jest to ten może nie realny, ale zakres ceny, w której cena się otwarła i zamknęła. I to jest dla mnie właśnie najbardziej istotne w przypadku mojej spekulacji, natomiast oczywiście w przypadku waszej może być całkowicie inne. Pamiętajcie, że wszystko to, co tutaj widzicie, to są gdzieś sposoby na to, jak ja to rozumiem i nie jest to w żadnym wypadku porada inwestycyjna. Jest to po prostu gdzieś luźny materiał w formie edukacyjnej / for fun. Więc ja uważam, że w dalszym ciągu ten order block może być grany, w dalszym ciągu możemy chcieć powrócić do tego order blocka, mimo że ten tydzień zakończył się dosyć pozytywnie. Natomiast jeśli zobaczymy tak naprawdę na to, jak się zakończył, no to weekly jest pod znakiem takiego małego byczka mimo wszystko. Fu, co ja pierdolę, małego niedźwiedzia. Byczka to tu nie widać, byczek to miał być, a skończyło się na małym niedźwiedziu, który tak naprawdę no ostatkami sił, tak jak widać, naprawdę ostatkami sił przepchał tego byka po prostu na koniec tygodnia, więc mamy taką po prostu tutaj malusieńki spadeczek, więc zobaczymy tak naprawdę, co pokaże nam przyszły tydzień, bo może być naprawdę bardzo, bardzo ciekawie. Ja w dalszym ciągu spodziewam się jednak mimo wszystko jakiejś małej korekty, szczególnie, że jak popatrzymy sobie na wykres weekly, no to jesteśmy rzeczywiście gdzieś tutaj w właśnie tym order bloku, znowu bearish order bloku, w którym cały czas gdzieś tam operujemy. No i wydaje mi się, że może być tak, że gdzieś mały powrót może nas czekać, ale kto wie, może wybijemy się właśnie ponad to wszystko. Wypełnimy przede wszystkim tą dziurę, która tutaj zalega, jeśli chodzi o właśnie fair value gapa i może polecimy rzeczywiście w stronę nawet i 1,5 albo czegoś jeszcze większego w tym roku. Kto wie, różne rzeczy mogą się tutaj wydarzyć. Na pewno wydaje mi się, że 1,15 jest jak najbardziej możliwe gdzieś jeszcze do końca tego roku. Tam wcześniej powiedziałem 1,5, chodziło mi oczywiście o 1,15. Chociaż, wiecie, z dzisiejszymi rządzącymi po wszystkich stronach to wszystko może już się zdarzyć. Ja już niczego nie biorę tutaj za pewnik. Dobrze, przechodząc sobie do właśnie jeszcze na chwilę tego daily, no to tak jak mówię, ja gdzieś się spodziewam tego, że możliwe, że powrócimy do tego order blocka i dopiero gdzieś polecimy dalej, ale jest również możliwe to, że otworzymy się i będziemy lecieć bardzo mocno do góry, bo widać, że gdzieś ta cena po prostu chce pchać. Patrząc nawet na H4, no to jedyne po prostu, co gdzieś tam mnie martwi i co bym wolał, żeby ten tydzień w ten sposób się zakończył, no to po prostu gdzieś tam przynajmniej chociaż wypełnieniem tego fair value gapa, przebiciem go i pokazaniem, że rzeczywiście cena chce pchać do góry, mnie to nie przekonuje, ale zobaczymy, co przyniesie nam poniedziałek, jak będzie tak naprawdę wyglądał poniedziałek i co tam się wtedy wydarzy. Jeśli chodzi o same newsy, no to jest ich sporo na parze walutowej euro-dolar. Newsom, którym będziemy się przyglądać, to są to newsy oczywiście
high impact i medium impact. Low impactów nie uwzględniam, bo po prostu tego jest zbyt dużo i nie ma co się moim zdaniem przynajmniej osobiście na tym skupiać. Mamy, jeśli chodzi o poniedziałek, no to mamy tylko na euro nic aż tak szczególnego, co wpływało na wykres, natomiast już we wtorek mamy consumer confidence, czyli taki zwany wskaźnik, który mówi o tym, jak klienci, no generalnie o takiej może nie sile zakupowej, ale w jaki sposób ludzie odczuwają to, że mogą w Stanach coś kupić generalnie. No to jest taki wskaźnik, tak jak tu widzicie, Level of Composite Index Based on Surveyed Households, czyli można powiedzieć, że badane są domostwa pod tym względem, jak są pewni po prostu o swoje finanse i o swoje możliwości finansowe. No i ten wskaźnik, forecast generalnie jest na mniejszy niż ten, który był poprzedni, ale zobaczymy, jaki będzie aktualny ten wynik. Może w jakimś tam stopniu, jeśli będzie znacząco się różnił od przewidywanego, no to w jakimś tam stopniu może oczywiście ruszyć nam wykres. Jeśli chodzi natomiast o środę, no to tutaj znowu nic aż tak szczególnego, natomiast w środę już mamy znowu, a raczej w czwartek, przepraszam, już mamy znowu unemployment claims, którego forecast wynosi 249 tysięcy i tutaj natomiast jeśli gralibyśmy byczo pod dolara, no to w tym momencie wolelibyśmy spodziewać się mniejszych tutaj wyników, niżeli to, co jest zapowiadane. Natomiast no jeżeli rzeczywiście tak będzie to wyglądać, no to możemy się spodziewać tego, że właśnie ten przyszły tydzień może być pod mocnym znakiem byków, jeśli chodzi o euro-dolara, no bo może być to po prostu czwartek, który wpłynie bardzo mocno na samego dolara i go po prostu osłabi. No i w piątek tak naprawdę Employment Cost Index, który no, ja gdzieś tam czasem zauważam, że w jakiś sposób wpływa, ale nie wydaje mi się, żeby to już było aż tak na przykład mocne jak CPI albo coś takiego. No i tyle, więc możemy spodziewać się generalnie tego, że poniedziałek jak zawsze będzie jakimś straszeniem i tak gdzieś ja się tego spodziewam i nawet byłbym bardzo szczęśliwy, naprawdę bardzo szczęśliwy, gdyby poniedziałek okazał się takim dniem, w którym gdzieś tam tą cenę zrzucimy właśnie nisko, żeby zapakować, zakumulować longi i właśnie stworzyć piękną ekspansję ceny pod koniec tygodnia, która będzie pięknie miała piękną synergię wraz z tymi wszystkimi newsami. Dobrze, moi drodzy, to na tyle. Krótka analiza, 12-minutowa, krótkie wróżenie z fusów. Jeśli macie jakieś swoje pomysły, swoje generalnie insighty, jeśli uważacie, że powinienem coś poprawić, to też walcie śmiało w komentarzach. Ja jestem jak najbardziej otwarty na każdą konstruktywną krytykę. Jeśli macie również jakieś swoje pomysły na inne pary walutowe, to również dajcie znać. Jeśli uważacie, że ten materiał był dla Was pomocny, bądź po prostu Wam się podobała forma, w jaki sposób to prowadzę, no to koniecznie zostawcie łapkę w górę. Trzymajcie się i do usłyszenia. Pa!